W naszym laboratorium w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zajmujemy się technikami kontrolowania bardzo małych objętości płynów, a w szczególności uwielbiamy tworzyć kropelki i pęcherzyki, bąbelki w malutkich takich kapilarkach i rurkach o średnicy poniżej 1 mm. Wytwarzamy całe sieci takich mikrokanałów. Trochę to jest podobne do układów scalonych, którymi płyną elektrony w komputerach. U nas takimi kanalikami płyną właśnie kropelki. Każda kropelka to jest odrębny świat, świat chemiczny lub świat biologiczny. W takich kropelkach potrafimy zamknąć substraty reakcji chemicznych albo mikroorganizmy. Powiedziałbym, że są takie dwa główne pola zastosowań. Jedno to jest prowadzenie reakcji użyteczne w badaniach lub diagnostyce, a innym zastosowaniem jest tworzenie nowych materiałów z pomocą mikroprzepływów. Na przykład tworzenie emulsji, i takie emulsje na przykład są szampony, kremy. Już są tworzone kremy za pomocą mikroprzepływów, które mają jakby ściśle określoną strukturę. W naszych badaniach używamy mikrokropelek między innymi do badania błon komórkowych. Każda komórka otoczona jest taką błoną i zachodzą w niej bardzo różne, ważne procesy, między innymi transport, rozpoznawanie patogenów przez komórkę. W układach mikroprzepływowych możemy odtwarzać taką błonę i badać procesy, które w niej zachodzą poprzez mierzenie na przykład przewodzenia jonów przez taką błonę za pomocą bardzo cienkich grubości włosa elektrod. W kropelkach jesteśmy już w stanie na przestrzeni ostatnich kilku lat, te możliwości się pojawiły, prowadzić wiele takich podstawowych reakcji biochemicznych, które zachodzą też w żywych komórkach. Nikomu nie udało się jeszcze włożyć tam wszystkich tak, żeby one zaczęły same się zapętlać i tak jak to jest w żywej komórce, pozostawać w harmonii, pobierając z zewnątrz wyłącznie energię. Tego się nikomu jeszcze nie udało. To jest wielkie i bardzo ciekawe wyzwanie.